W garażach stoją przepiękne samochody. Polacy nie mają takich samochodów. Tamte są na blachach UA. Robimy w banie to Ministerstwo Finansów, ale to ich na ich życzenie. To są ja, Ktoś to zrobił, bo może myśli, że cały czas peweksy są czynne. Jest takie parcie w kierunku korporacji i to uprzywilejowanie korporacyjne mnie osobiście bardzo martwi. A dlaczego nasi rządzący nie wsiądą w busa, nie pojadą na Słowację i nie zapytają kolegów, jak to robić? Jak wy to robicie, że wy jesteście krajem przyjaznym podatkowo na dziewiątym miejscu, a my na trzydziestym chyba właśnie czwartym czy piątym, my Polska. Ostatnio były obiecanki, cacanki, a głupie musanki, no bo obiecano nam, że w pierwszym dniu L4. Ostatnio mamy nowy podatek od 1 lipca nazywa się opłata rachunek za energię elektryczną. Walen rodów w Polsce nie potrzebujemy. My potrzebujemy społeczność świadomą. Ostatnio zostałem wezwany do Urzędu Skarbowego jako przestępca skarbowy informuję państwa, bo nie płaciłem w terminie podatku PIT 4. Ja, ja naprawdę ja uważam, że powinniśmy płacić pensję brutto pracownikom. Niech oni sami odprowadzają składki. Nigdy nie mieli firmy, nie prowadzili działalności. Niektórzy liderzy polityczni mówią, no jak ktoś sobie nie radzi, to musi firmę zamknąć, to co ma być bezrobotne, to wtedy naszych podatek, podatków płacimy, płacimy bezrobotne. Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Partnerem biznes misji jest Expinit Polska, eksperci od transformacji cyfrowych, chmur, audytów, aplikacji, bezpieczeństwa oraz outsourcingu. Zaufaj Expinit Polska i zbudujmy wspólnie Twoją cyfrową przyszłość. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, Jacek Czauderna, przedsiębiorca. Jesteś też. Taką osobą chyba, ja nie wiem jak to się stało, powiemy, nieliczną, która jest dystrybutorem firmy Jacobs, tak? czyli kawy Jacobs, herbaty Pickwick, więc pije, więc wiem, wiem co to znaczy. Przez wiele lat w korporacjach, wiem, że firma Nestle, ogromne korporacje, pracowaliśmy blisko siebie jak wyszło. Tak, tak, rozmawialiśmy My, przed programem. To prawda i no, można powiedzieć, że specjalizujesz się w gastronomii, w hotelarstwie, pomagasz wielu e, hotelom, firmom dzisiaj, żeby też przetrwać, walczysz o nich, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać trochę od strony biznesu. Ale też od, od strony nas, Polaków, o tym, co nam dzisiaj jest potrzebne, o tym, co możemy zmieniać, więc bardzo się cieszę, że jesteś. Ja również dziękuję, Łukasz, za zaproszenie do programu. No tak, jest doświadczenie korporacyjne, czyli można powiedzieć taka jedna strona mocy. Jest druga strona mocy, bo od 2008 roku jestem prywatnym przedsiębiorcą. Działam głównie w gastronomii, ale też. Teraz integruję nie tylko przedsiębiorców gastronomicznych. Założyliśmy w pandemii Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej. Teraz mam przyjemność też zarządzać Krajową Radą Gastronomii i Cateringu, ale też integrujemy wszystkich przedsiębiorców. Chcemy, żeby wszystkie polskie firmy i rolnicy, żebyśmy w końcu znowu po tych czasach okrągłego stołu wzięli sprawy w swoje ręce, dlatego musimy... że jest musimy. Musimy, dlatego że no niestety politycy, przykro mi to mówić, ale mało się nami interesują. Jesteśmy takim podmiotem, nie, a raczej przedmiotem. Jesteśmy takim przedmiotem potrzebnym do wrzucenia kartki do głosowania przed wyborami. Wiele obietnic, a później jest tak jak było. I najgorsze jest chyba to, najgorsze jest chyba to, że że niestety no nie, nie mamy wiary. Społeczeństwo nasze dzisiaj nie ma wiary, że może coś się zmienić. I dlatego dlatego bardzo się mocno zaangażowałem już w czasach pandemii i, i od czasów pandemii cały czas pracujemy mocno z ludźmi, którzy wierzą, że można dużo zmienić w Polsce, bo jesteśmy niesamowitym narodem. Jesteśmy naprawdę bardzo inteligentnym i, i wspaniałym narodem, ale musimy, Naprawdę wziąć sprawy we własne ręce. Bardzo się cieszę, o tym porozmawiamy, o Twoim projekcie między innymi. A powiedz, tak, zaczynając od tego, co się dzisiaj, dzisiaj dzieje, blokowanie inwestycji w Polsce i dlaczego tak jest, trochę się zastanawiam, że naprawdę dzieje się źle, że nie ma tych nowych, nie chce się otwierać, nie ma takiego chyba już apetytu na startupy, na nowe firmy, taki klimat, że się cieszyliśmy. Czemu te nowe inwestycje są blokowane w Polsce? Myślę, że jesteśmy w takiej dżungli, w dżungli przepisów. Stworzyliśmy straszny bałagan i to się dzieje przez ostatnie autentycznie 30 lat. Coraz to nowe przepisy przybywają, nie ma ułatwień dla przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP. Młodzi boją się otwierać firmy. W pierwszym kwartale tego roku zamknęliśmy albo zawiesiliśmy 300 tysięcy działalności gospodarczych. Można powiedzieć, a tamci się zamknęli, otwierają się nowi, ale otwierają się nowe firmy i po paru miesiącach albo się zamykają, albo upadają. Raz, że nie ma wiedzy, jak prowadzić świadomie biznes. Dwa, jest takie parcie w kierunku korporacji i to uprzywilejowanie korporacyjne mnie osobiście bardzo martwi. Uważam, że nie wolno tworzyć dwóch bytów. Jest jeden byt, Prywatnej przedsiębiorczości. Jest nas w końcu w Polsce przedsiębiorczych Polek i Polaków ponad 9 milionów. Mamy 2,5 miliona firm, wytwarzamy 50% PKB. Z rolnikami mamy 75% PKB, ale to są te małe firmy. Jakbyśmy komuś przeszkadzali, gdzie na całym świecie, nie tylko w Polsce. Właśnie ta klasa średnia, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, te startupy, które mają szansę wyrosnąć na wielkie firmy, bo Steve Jobs też zaczynał w garażu konstruować swój pierwszy komputer, więc to nie jest tak, że coś powstaje i od razu jest wielkie. Jest to, jest to zaangażowanie, konsekwencja, praca. Codzienna praca, krok po kroku, budowanie jakichś nawyków, nawyków też współpracy. My, my, te, my ten nawyk zaniedbaliśmy w Polsce, my nie współpracujemy, dlatego o tym projekcie tak może już krążymy wokół, ale o tym będziemy za mówić dużo więcej i, i w konkretach. Natomiast tak, ja yy, 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 myślę, że młodzi ludzie chętniej otwierają firmy. Na przykład na Słowacji, bo tam jest prościej. Jest taki ranking firmy w Europie przyjaznych podatkowo, krajów, przepraszam, krajów przyjaznych podatkowo. No właśnie, nasi sąsiedzi, Słowacja ma dziewiąte miejsce, Polska bodajże 34 czwarte czy piąte. Dlaczego nasi rządzący, nieważne której ekipy, nie będę tu uprawiał żadnej polityki, a dlaczego nasi rządzący nie wsiądą w busa, nie pojadą na Słowację i nie zapytają kolegów, jak to robić. Jak Wy to robicie, że Wy jesteście krajem przyjaznym podatkowo na dziewiątym miejscu, a my na trzydziestym chyba właśnie czwartym czy piątym? My, Polska, przedsiębiorcy otwierają polscy biznesy na Słowacji. To, co robi nasz rząd, ozusowuje przedsiębiorców w Polsce, nie szuka rozwiązań, tylko cały czas ładujemy sobie nowe podatki. Ostatnio mamy nowy podatek od 1 lipca. Nazywa się opłata rachunek za energię elektryczną, bo uwolniliśmy ceny energii i słyszymy, że w 50% przychody z, z prądu idą do budżetu państwa, czyli zasilają budżet państwa, czyli to nie jest biznes. Mhm. Naprawdę przykład damy, 30 zł, kosztuje, 30 zł kosztuje wyprodukowanie, tak mówią eksperci, megawata prądu. A 470 zł opłaty przesyłowe. No to to jest, to jest zwykła spekulacja. Ci operatorzy prądu po prostu spekulują tymi rachunkami. Nie złożyłeś jakiegoś oświadczenia odnośnie zamrożenia, yy, przytrzymania tych rosnących cen energii. No to masz pecha, ale my, my nie mamy pilnować oświadczeń. My mamy prowadzić działalność gospodarczą. My mamy prowadzić zwyczajnie działalność gospodarczą i płacić proste podatki. Mhm, to prawda, no a właśnie trochę w jednym z wywiadów powiedziałeś, że Polak kombinator i trochę nas oszukują, to i my oszukujemy, ale czy myślisz, że będzie tego więcej, czy będzie ta szara strefa się powiększała, no bo rzeczywiście nie dajemy rady, jak tutaj nie oszukować jak się tak mówi trochę nie? ja myślę, że dzisiaj nie ma i naprawdę nie przesadzam nie ma ani jednej działalności gospodarczej która w tej gmatwaninie przepisów Prowadzi zgodnie z wszystkimi przepisami swoją działalność gospodarczą. Manipulujemy kosztami, wszyscy manipulujemy kosztami. Robimy w banie to Ministerstwo Finansów, ale to ich na ich życzenie. To jest na ich życzenie, dlatego że proszę mi powiedzieć, drodzy słuchacze i ty Łukaszu, pączek w sklepie kosztuje jakąś kwotę i ten sam pączek. Który jest w sklepie, jest też w gastronomii i kosztuje inaczej, może kosztować inaczej. Dlaczego kosztuje inaczej? Dlaczego inaczej są naliczane podatki? Dlaczego nie możemy stworzyć gastronomii jako dobra powszechnego dla każdej polskiej rodziny? Dlatego, że tak jest to wszystko skonstruowane. Dlaczego jest prąd mm, dla gospodarstwa domowego w jakiejś cenie i prąd dla firmy? Tak jakby nasze żarówki w naszych przedsiębiorcach, przedsiębiorstwach i naszej świeciły. Jest bardzo dużo y, trudnych spraw. Y, y, nie będę dzisiaj dawał rozwiązań. Y, jest jedno rozwiązanie. Na pewno musimy być w relacjach y, y, obywatel czy przedsiębiorca i rząd w transparentnych relacjach. Dzisiaj tej transparentności nie ma. Dzisiaj są jakieś pompowanie cen energii jeszcze przed 1 lipca, bo były pompowane i były tarcze, te tarcze ochronne. Teraz specjalne ceny dla najuboższych. Po co robić takie rzeczy? Czemu nie zrównać tych cen? Czemu nie dać Polakom wykazać się, żeby oni pracowali i budowali przez swoją pracę, przez swoją innowacyjność, bo jesteśmy bardzo innowacyjnym i jeszcze raz powtórzę, inteligentnym narodem. Czemu nie dać nam. Yy, właśnie tych możliwości wykazania się i pochwalenia się, jak, jak, jak fajnie, jak, jak dobrze prowadzimy nasze firmy, tylko my cały czas yy, lawirujemy. I naprawdę, wszyscy, którzy mają jednoosobową działalność gospodarczą, niech sobie sami odpowiedzą przed lustrem, co robią z kosztami, żeby zaniżyć ten dochód, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek dochodowy. Wszyscy to robimy, drodzy Państwo. Nie ma się czego oszukiwać. Tak po prostu jest. Dlaczego tak jest? Bo tak chory mamy system. Mamy chory system. Zarówno w y, obszarze edukacji, bo trochę nie wiemy, jak liczyć nasze biznesy. Mamy trochę chory system służby zdrowia. Dlaczego? No bo w publicznej czeka się miesiącami, w prywatnej można załatwić z dnia na dzień. Dlaczego są takie różnice? No bo tu trzeba zapłacić, a tu niby jest zapłacone przez nasz ZUS, ale wtedy się miesiącami czeka. I trzeci taki element, y, y, brak nam tej wiary, że mamy realny wpływ. My naprawdę wszyscy mamy realny wpływ na tych polityków, na, na te posłanki i posłów w Sejmie, mhm. tylko musimy być wielomilionową społecznością. Nawet w ramach swoich organizacji, swoich stowarzyszeń, izb gospodarczych, nie ma, takiego, nie, nie ma żadnego problemu. Nikt nie chce nikogo przejąć. Chciałbym tylko, i tam jest też moje serce, żebyśmy razem pokazali cyfrowo, że możemy działać wspólnie, bo każdy z nas, Myślę, że może bardzo dużo, ale razem ja uważam, możemy wszystko. Tylko musimy uwierzyć, że da się zrobić tą zmianę. I nie będę tu mówił o dobrej zmianie, ja mówię o merytorycznej zmianie. Musimy przełożyć te wszystkie ideologiczne rozmowy, ten język nienawiści, jaki jest w mediach, musimy przełożyć na merytoryczną debatę gospodarczą. To nam jest naprawdę bardzo potrzebne. Jeżeli będzie merytoryczna debata gospodarcza, wtedy wszyscy uwierzymy, że możemy poprawiać, możemy robić fajne rzeczy w Polsce. Bez względu, czy to będzie wielka firma polska, ona kiedyś też była MŚP, była mikroprzedsiębiorstwem. Jest wiele takich przykładów. Ostatnio koleżanka z Łodzi. Chyba się nie obrazi, że powiem taka firma, Salve Medica, yy, mówi do mnie Jacek, yy, Ewa ma na imię, już nie będę mój nazwiskami, bo mamy RODO, ale Ewa mówi do mnie Jacek, yy, nie róbcie integracji MŚP, proszę cię, rób integrację wszystkich polskich firm, róbcie razem, razem róbmy. Dlaczego? Bo ja kiedyś byłam mikro, małą taką mikrofirmą. A teraz zatrudniam 1500 lekarzy w Województwie łódzkim i, i, i ja chcę być, i, i ja chcę się dołączyć. Znamy, nawet pozdrawiamy Panią tak. O, proszę bardzo. E, a to w takim razie, no bo trochę nie powiedzieliśmy o tej szarej strefie. Czy właśnie myślisz, że ona się będzie pojawiała, mimo wszystko, że no jest nam, można powiedzieć tak, jak trochę powiedziałeś, kombinujemy, ale też. Jest coraz trudniej. wielu osób mówi, że wiesz, kiedyś to jeszcze się dało coś oszczędzić, a teraz wiele firm albo upada, bo też o tym słyszymy, że codziennie praktycznie się jakaś zamyka, tak. albo jest na skraju, bo no, te możliwości może kombinowania się kończą, albo po prostu są tak ogromne opłaty, że no nie dajemy rady. I co dalej będzie? Czy rzeczywiście jest teraz trefa, czy zamiotą polskie firmy, upadną polskie firmy, nie będzie polskiego biznesu, przejmą nas korporacje? No nie wiem, patrząc takie dwa scenariusze, no jest to bardzo trudne. Liczę na jakąś uważność rządzących, jacy by nie byli. Dzisiaj mamy takich, jakich sobie wybraliśmy, bo to my Polacy wybieramy. Niektórzy mówią, nie było z czego wybrać, to tak wybraliśmy. Ja nie chcę tu krytykować. Ja uważam, że trzeba przeanalizować jaki wkład do PKB mają korporacje, a jaki wkład ma sektor mikro, małych i średnich firm. I rolników, więc powiem tak, korporacje nie przejmą, to na pewno. Nie będziemy wszyscy pracować w korporacjach. Druga sprawa, myślę, że wystarczy zrobić proste ruchy, uprościć prawo podatkowe i tym się musimy zająć. Myślę, że powinniśmy wrócić do czasów, kiedy płaciliśmy podatek obrotowy, i niech szanownego rządu, ministra finansów, nasze koszty nie interesują. Czy ja będę jeździł takim czy takim samochodem, czy będę sześć razy w roku na wczasach albo nie będę, bo będę chciał rozwijać moją firmę. To jest moja sprawa. Ktoś powie, no ale w czasy nie można wliczyć w koszty. Można zrobić wyjazd konferencyjny i być dwa dni na targach, a 10 dni można być na wczasach. Mogę dać tysiące przykładów, co można zrobić. Niech mi ktoś udowodni, że ja, ja mogę poszukiwać produktów do mojej dystrybucji po całym świecie, i to będzie mój wydatek służbowy zakłamujemy, zawijamy rzeczywistość, zawijamy ją celowo, czy to jest kombinowanie. Nie chciałbym nikogo obrazić, ale myślę, że to zaradzenie sobie z tym bałaganem, jaki stworzyli niedoświadczeni ludzie, którzy decydują o sprawach gospodarczych, a nigdy nie mieli firmy. Nigdy nie mieli firmy, nie prowadzili działalności. Niektórzy liderzy polityczni mówią: No, jak ktoś sobie nie radzi, to musi firmę zamknąć. To, co ma być bezrobotne, to wtedy naszych podatek, podatków płacimy, płacimy bezrobotne. Można pójść na zwolnienie lekarskie. Ostatnio były obiecanki, cacanki, a głupie musanki. No, bo obiecano nam, że w pierwszym dniu L4. No, będzie płacił ZUS. No i potem się wypowiadają, no znowu ministrowie, no ale przecież jest tyle lewych zwolnień, to jak my będziemy płacić? No to jak? No to, to są lewe zwolnienia, czy nie ma lewych zwolnień? O, o co chodzi? W Niemczech, chyba, o ile dobrze pamiętam, jak się choruje dłużej niż dwa tygodnie, przyjeżdża lekarz, Albo przyjeżdża wręcz pogotowie i zabiera do szpitala na badania. Dlaczego pan dwa tygodnie jest chory i nie pracuje? No przecież to wszystko można rozwiązać. No skoro dwa tygodnie jesteśmy w domu ciężko chorzy, to być może potrzebujemy hospitalizacji. Być może odpłatnej, być może musimy zrobić szczegółowe badania, co się dzieje, że nie pracujemy dwa tygodnie. Dzisiaj można dostać zwolnienie lekarskie na telefon. Mhm. Wystarczy, że oświadczę, że mam depresję, jeśli źle czuję, i lekarz od razu przez telefon daje zwolnienie. Czy to jest dobre? Nie będę znowu tego kwestionował. Uważam, że musimy mieć rozwiązania systemowe takie, że niech wszyscy chorują latami, tylko niech za to płaci ZUS, a nie przedsiębiorca, bo pierwsze 30 dni płaci przedsiębiorca, nie jest wytwarzana praca, ja muszę zapłacić wynagrodzenie, pracownika nie ma w pracy, więc muszę znaleźć zastępcę, czyli zapłacić drugie wynagrodzenie. Po co są minimalne płace? No, po to, żeby większe składki ZUS-u były na, na kontach budżetu państwa, czyli ZUS-u. Po to są minimalne płace. Płaca jest za pracę. Nie regulujmy jak w komunie różnych rzeczy. Jeżeli ja mam dobrego pracownika, a mam bardzo dobrych ludzi w pracy, nikt w moich firmach nie, za, nie zarabia minimalnej, bo by dawno nie pracowali. Nie ma pragmatyzmu w decydowaniu. Dlatego klasa średnia będzie ubożyć. Ona będzie z roku na rok ubożyć. Zanika. Mówi się, że już klasa średnia zanika. Zanika, jest. tak. Ja ostatnio byłem na Silance. Jestem konsulem honorowym Silanki i tam nie ma klasy średniej. Tam są bardzo biedni ludzie i bardzo bogaci. Czy tak nie boisz się, że będzie tak w Polsce właśnie? Znaczy jak będziemy Silanką, to cofniemy się, cofniemy się niestety do lat 70. jeżeli chcemy się cofać w rozwoju. Ale trochę tak jest, bo nam zabierają te pieniądze. Jak jesteś tą klasą średnią, no to zobacz koszty, podnosi się minimalną płacę. Nawet pan Florek powiedział, no, że wiesz, to może spowodować, że jak ma dać podwyżkę tym ambitnym, co się starają, jak on musi tam tysiąc osób czy jakiś na produkcji, powiedzmy, musi podnosić pieniądze, więc braknie pieniędzy dla tych ambitnych w jakichś małych miastach, w urzędach, gdzie to są rzeczy, to to się nie, nie będzie starał, bo i tak zarobi tyle samo. Nie? I trochę patrząc, im jesteś zamożniejszy, to co chwilę rząd chce ci zabrać różne. Podatki. Tak, im więcej pracujemy, tym mniej zarabiamy. To też słyszę od moich kolegów przedsiębiorców. Dlaczego? No bo już te koszty stałe, które kiedyś były w moim biznesie na poziomie 4,5% do obrotu. Ja liczę brutto do brutto, bo też mamy zaserwowane wszystkie stawki VAT-u w tej gastronomii. 23, mamy 8, mamy 5%. Już nie wiadomo jak się z tym wszystkim połapać, więc muszę liczyć koszty brutto do brutto, a później księgowość liczy netto, jak już te wszystkie waty podejmuje, w zależności jaka grupa produktów jest, czy usługa gastronomiczna, czy napój, no też nie wiem dlaczego kawa i herbata jest takim lukusowym produktem na 23%. Alkohol to jeszcze mogę zrozumieć, ale kawa i herbata, czy woda mineralna? No to, to, to są, to są zwykłe jaja. To, to są jaja, to po prostu ktoś to zrobił, bo może myśli, że cały czas peweksy są czynne i kiedyś się kupowało też tą kawę Jakobs, kupowało się w Peweksie. Jakobs kronung, taka dobra kawka i taka peweksowska była, że tak powiem. Więc no tak. Myślę, że klasa średnia bez integracji i bez takiego świadomego podchodzenia do, do spraw, które musimy załatwić, będzie się cofała w rozwoju. Nie jesteśmy w stanie utrzymać dzisiaj, bo to, co już powiedziałam na początku 4,5% mieliśmy koszty mediów do obrotu, teraz to jest 8%. 9%. No ja te 5% gdzieś muszę zaoszczędzić. No to gdzie? Szukam cięć w marketingu, optymalizuję na maksa koszty personalne, bo one są obciążone podatkiem, ZUSami, wszystkimi ponad 70%. Ja, ja naprawdę ja uważam, że powinniśmy płacić pensje brutto pracownikom. Niech oni sami odprowadzają składki. Niech oni zobaczą, że jak ktoś mówi szefie daj mi podwyżkę, bo chcę zarabiać 5000 złotych, ale pracodawcy y, to jest wynagrodzenie czy koszt y, 8,5 tysiąca złotych. To jest 75% narzutów y, pracodawcy. Wtedy by się zbuntowali, składali, czyli pracownicy rzeczywiście, że są oszukiwani. Trochę. Wtedy społeczeństwo by zrozumiało, bo to jest też taki drugi, y, drugi nasz priorytet w programie Przedsiębiorczej Polski, y, w naszym programie y, Dao Biznesu, Przedsiębiorcza Polska żeby edukować przedsiębiorców i społeczeństwo, że my naprawdę nie jesteśmy, bo tak jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo. Były takie badania robione przez, przez jeden instytut, przez Fundację Chyba dla Przeszłości, że jesteśmy właśnie kombinatorami, wyzyskiwaczami i jesteśmy maszynką do płacenia podatków. Tylko w zeszłym i w tym roku wymyślił nam rząd 22 nowe podatki. Ostatni podatek, pierwszy lipiec tak zwana ustawa plastikowa. Jeżeli nie używam y, tych wielorazowych naczyń y, w moim biznesie, czyli jednorazowe wydaje, no to mam tam doliczyć opłatę y, wyższą za wielorazowego użytku kubek, i tak y, wielo, jednorazowego użytku kubek czy coś wypija i wyrzuca, i połowę tych przychodów mam odprowadzić do Ministerstwa środowiska. Takie są zapisy. No przecież y, teraz się pytam, no ale sklep spożywczy, prowadzi. Prowadzi te wielorazowe naczynia plastikowe, gdzie je ma myć, gdzie je ma składować, jak ma je suszyć, bo to nie zawsze umyć, trzeba jeszcze wysuszyć, bo to jest plastik. No naprawdę, przykładów krety, kretyńskich, kretyńskich przepisów jest tak wiele, bo to jest kretynizm. To, to, te, 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 te tematy Zielonego ładu, o których się ostatnio głośno mówi, rolnicy będą i, i strajkują masowo przeciwko zielonemu ładowi europejskiemu. Dlaczego? Dlatego, że jak duże korporacje, które zatrudniają tysiące pracowników, mogą mieć specjalistów do badania śladów węglowych i innych rzeczy, to nie można tymi samymi przepisami traktować JDG albo mikro, małych firm. No przecież my nie mamy. Audytorów finansowych, my nie mamy specjalistów od ekologii, prowadzimy bardzo często dwu-, trzy-, pięciosobowe firmy. Powinniśmy być zwolnieni z wszystkich tych obostrzeń, powinniśmy płacić podatek obrotowy, tak jak było kiedyś. Wracajmy do czasów ustawy Wilczka, róbmy podatek obrotowy, jeden podatek od pracowników. Zusy mają przepiękne pałace w centrach miast, wytapetowane. Grubymi marmurami, jak się wjeżdża do ZUS-u, to zawsze podziwiam, to wszystko z naszych składek jest, no to zapłaćmy jeden podatek od pracownika, niech to będzie, nie wiem, 50% niech wszyscy rozumieją i niech sobie ZUS dzieli na składki społeczne, zdrowotne, jakie sobie tam wymyślą. Bo dzisiaj chciałbym, żebyś spróbował wypełnić sam deklarację DRA ZUS-owską. To jest nie do wypełnienia. To nie jest dla normalnych ludzi. Jest to tak skomplikowane, musisz mieć księgowego. Pewnie masz księgowego. A kto nie ma księgowego w Polsce? Wszyscy mamy księgowych. Możeśmy tak skomplikowali system. Bez sensu, że robisz firmę i musisz od razu sztab ludzi zatrudniać, a niech zarabiać. No bo to też zamiast się skupić na biznesie, to tak. płacisz i jeszcze nie śpisz, czy coś się nie dowalą, czy dobrze, bo to też księgowe może inaczej interpretować, a urząd inaczej. I były takie przypadki, więc i tak możesz dostać karę. No, e, że tak powiem, e, ostatnio zostałem wezwany do Urzędu Skarbowego. E, jako przestępca skarbowy e, informuję Państwa, bo nie płaciłem w terminie podatku pit 4 To jest podatek od wynagrodzeń. Więc jestem przestępcą, byłem w okienku, no więc pani wypisała mi mandat, bardzo dziękuję tej pani urzędnik, że nie dostałem z urzędu tam paru tysięcy, tylko 500 złotych. Ale wypisała mi bloczek. Ja mówię, no ale nie można było naliczyć jakieś takie kary od razu, żebym tu się nie stawiał. Urzędniczka poradziła mi, gdyby Pan wypisał taki formularz, i tam w korytarzu w Urzędzie Skarbowym jest 38 formularzy. Na takiej ścianie wiszą, wszystkie są na kartkach w cyfryzowanym państwie. Mamy na kartkach formularze różne i tam jest taki formularz czynny żal, czyli przyznaje się do popełnienia czynu zabronionego w postaci nie zapłacenia podatku w terminie i mam wyjaśnić dlaczego. No więc jakbym napisał, bo nie miałem środków na koncie, bo zapłaciłem wynagrodzenia pracownikom, sobie wynagrodzenia nie zapłaciłem, bo nie było z czego i zapłaciłem dwa tygodnie temu podatek PIT-4, to by nie było mandatu. Czyli cofamy się do średniowiecza, przedsiębiorca musi uklęknąć na prawe kolano, wykazać czynny żal, wypisać druk, Księgowość wysyła listem poleconym do urzędu skarbowego i wtedy urząd, najjaśniejszy urząd skarbowy nie każe przedsiębiorcy. Yy, znowu powiem, to są jaja. To po prostu, to jest traktowanie nas jako, no właśnie, urzędnicy nas traktują że jako kombinatorów. Chcą nam pomóc. Jest duża empatia urzędnicza w urzędach skarbowych, tych najniższych szczeblach. Ale odpowiedź Pani urzędnik jest taka, ja nic nie mogę Panie Jacku. Tak to wszystko wygląda, tak to działało, ale to, że tak to działało i działa, to nie znaczy, że musi działać. Ja nikogo nie podburzam, ale uważam, że możemy mieć realny, wielomilionowy wpływ, żeby coś w naszym kraju zmienić. Jeżeli nam zależy na jednym, żeby nasze dzieci, o to zapytałeś, otwierały firmy, żeby otwierały start-upy, żeby chciały rozwijać polską myśl techniczną, Kreatywny marketing, żeby chciały to robić w Polsce, a nie miały marzenia, żeby wyjechać do Ameryki, żeby wyjechać do Włoch, do Francji. Mój syn jest w Szwajcarii, powiedział tato, jesteście zaściankowi. Ja wolę pracować w Szwajcarii, robi tam doktorat. Ja mówię, dlaczego nie chcesz w Polsce? Nie, tato, tutaj jest za bardzo wszystko skomplikowane. Nie? Jest za duże ciśnienie. Jest za duże. Yy, jest, jest też dużo zawiści oczywiście, natomiast nie macie nawyku, Wy, Polacy, nie macie nawyku, chociaż jest Polakiem, ale mówi wy tu w Polsce, może tak powiem, bo mój syn jest Polakiem, ale nie mamy nawyku współpracy razem życzymy dobrze drugiemu, o ile się nie ma lepiej. Trochę tak jest. Trochę tak jest. No i to jest, tak jak powiedziałeś, bardzo potrzebujemy dzisiaj tych zmian, bo już chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni i trochę, jak się też patrzy, taki przycienny Kowalski, on się staje biednym. Po prostu w Polsce zaczyna ludziom, Polakom też brakować pieniędzy, po prostu, na życie. To chyba widać też pewnie po restauracjach, które zapytamy w ogóle mniej, chyba spędzamy czas, mówię o takich przyciennych Kowalskich, nie? że jednak... No, yy, ja nie wiem, co gastronomia zrobiło. Rządzącym różnych opcji politycznych, nie wiem co zrobiła, ale spowodowaliśmy przez te wszystkie obostrzenia, spowodowaliśmy, że gastronomia stała się takim produktem luksusowym. Więc jakbyśmy tak sobie taką listę zrobili, bo, bo trzeba zapłacić oczywiście czynsz za mieszkanie, i trzeba zapłacić media, to jest najważniejsze, to co odcinamy. Odcinamy na pierwszym miejscu gastronomię i rozrywkę, bo nas po prostu nie stać. To powoduje, że społeczeństwo wróci do domówek, będziemy się w domach bawić. Ja to widzę po sprzedaży biletów na Sylwestra. Kiedyś sprzedawaliśmy bilety, miesiąc przed imprezą były wszystkie sprzedane, teraz do ostatniego dnia sprzedajemy. Czasami obniżamy ceny, żeby wypełnić restauracje nasze właśnie gośćmi. Jest to bardzo przykre. Jest to bardzo przykre, że nie ma zrozumienia, że akurat w mojej branży gastronomicznej, czy, czy branży wystawienniczej, czy branży konferencyjnej, ja bym chciał też zapytać, no mamy jakieś też takie forowanie jest czterodniowy dzień pracy, jakbyśmy byli Szwajcarią. No przecież to, to już naprawdę. Niektóre urzędy nawet już wprowadzają. Ale a to, co my mamy co cztery dni pracować i zamykamy gastronomię, a, a co mają powiedzieć lekarze? A, a co mają powiedzieć z... kierowcy autobusów? Kierowcy do... autobusów, nie wiem, no, ci, kierowcy tirów, którzy wożą Piekarz. towary, piekarze, no co mamy chleba nie wypiekać, bo czterodniowy, no bo co zrobimy w urzędach? Znowu w urzędach robią, są już testy robione okay. w urzędach, czterodniowy dzień pracy. no Czyli mamy kastę urzędniczą, to tak najlepiej, jak już komuś firma upadnie to żeby zatrudnił się w urzędzie i nękał y, swoich kolegów i koleżanki, którzy jeszcze, y, jeszcze tam dyszą i coś robią, jak w noweli Nasza Szkapa, no to może niech oni y, jeszcze ich pognębimy, bo jeszcze rozbudujemy administrację. Y, no, y, no, bo, no bo po co prowadzić firmę? Przecież to się nie opłaca. Y, w jednej sieci handlowej elektronicznej powiedziałem mi ekspedientka, która rozmawiać, mówiła, panie Jacku, ja pana tam kojarzę, z pewnej konferencji bo mówi pan ja tu już pracuję 15 lat jako ekspedientka i nigdy mi nie brakowało pieniędzy miałam stałą pensję i mi na wszystko starczało teraz pomimo tych podwyżek inflacyjnych, bo korpo daje podwyżki inflacyjne, wszyscy powinniśmy dawać, to mi nie starcza jednak mi przy, przy, zaczyna brakować koło 25-27 dnia miesiąca brakuje mi kasy zaczyna się mi robić bardzo krótka kołdra a żyję tak samo Czyli dzieje się coś bardzo złego. Rządzący, nie wiem, udają, że się nic nie stało, mówią, że mają luki w budżecie, ale można usiąść do stołu, można prowadzić merytoryczne debaty gospodarcze, też w dużych mediach, bo to też jest nasz priorytet w przedsiębiorczej Polsce żeby edukować i żeby przedsiębiorcy mieli dostęp do mediów publicznych, żebyśmy tłumaczyli. Że y, nie jesteśmy kombinatorami, nie jesteśmy wyzyskiwaczami i nie jesteśmy maszynką do, do płacenia podatków. A czy jest to możliwe w ogóle? Bo tu na przykład się stanął, co ze setką tuska? Bo miała być obietnica, będzie nam lepiej się żyło i wszystko. Sto dni minęło, ale. Ja się stanę... Panie premierze, drogi premierze, y, 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 ja może powiem tak. Ale to jest smutne, bo jak to jest możliwe? Ja nie wyobrażam A sobie. Jak to, w ogóle jest to... możliwe, że lider jakiego, jakiegokolwiek ugrupowania zobowiązuje się, że w 100 dni załatwi 100 spraw? No chyba, żeby. Nie wiem, no to jest świetny slogan reklamowy, ale przecież to jest od samej obietnicy niemożliwe. Ja bym się nie zobowiązał w mojej mikroskali, że przez 100 dni załatwię 100 spraw, bo te, każda z tych spraw wymaga pewnej analizy zachodzących procesów gospodarczych. Każda z tych spraw wymaga pewnych konsultacji społecznych. Ja dam przykład: 8% Michał Łęczyński, 8% VAT dla branży beauty. Przyjaźnimy się z Michałem. No, pytałem się jak on miał konsultacje, bo my też walczymy jako gastronomia 8% VAT na wszystkie usługi gastronomiczne, tak jak jest 8% VAT na usługi hotelarskie. My mieliśmy konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Cyfry <laughs> Rozwoju chyba i, i Gospodarki. No, mieliśmy, tam było przedstawiciele tych ministerstw, było pięć konsultacji po półtorej godziny nic nie załatwiliśmy. Oni stwierdzili, że są gośćmi, nie są członkami zespołu roboczego. Michał nie miał żadnych konsultacji. Chociaż powiedzieli mi, że miał, ale nie miał. Bo ja to zadzwoniłem do Michała, powiedział, nie, nie miałem żadnych konsultacji, po prostu wysłałem przepiękną fryzjerkę do pana premiera, jak jeździł po Polsce, wręczyła mu 8% VAT i król premier powiedział, wpisujemy do 100 spraw 8% VAT. Ale co się dalej dzieje? Nie ma 8% VAT na wszystkie usługi beauty, jest ich tam kilkaset, Dali parę, resztę zostawili jak jest. Czyli tak, jest zrobione i nie jest zrobione. Jest załatwione i nie jest załatwione. Więcej kłopotów i zamieszania niż to wszystko warte, ale nie poddajemy się. Nie chciałbym deprecjonować y, wielkiego sukcesu Michała Łęczyńskiego, bo zrobił. Jest wielkim y, społecznikiem i integruje branżę beauty, ale wszystkie branże się muszą zintegrować. I my nie będziemy się pytać. My powinniśmy złożyć wniosek. Wniosek do parlamentu, że usługi, wszystkie usługi są na 8%. Bo ten pączek w sklepie jest zabrany z półki, zapakowany przeze mnie do torebki albo przez ekspedienta i wychodzę. A pączek w gastronomii jest podany na talerzyku, czynsz w lokalu jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, sklepowy jest trochę niższy i jesteśmy obsługiwani. To jest usługa gastronomiczna, a to jest sprzedaż towaru. My nie jesteśmy w stanie z urzędnikami wyjaśnić jednej sprawy. Co to jest wydanie towaru, a co to jest usługa gastronomiczna. Ktoś mówi, ale w tym kiosku na wybrzeżu to jest chyba wydanie towaru, no ale, ale w tym kiosku czy w tej przyczepie to tam też ten hamburger jest składany, przygotowywany, grillowany, podgrzewany i podawany. To też jest usługa gastronomiczna. Gwiazdki Michelin nie dostają tylko restauracje. Gwiazdki myślę, Dostają też punkty y, szybkiej obsługi, y, które serwują smaczne jedzenie. I to są wszystko usługi gastronomiczne. Nie jesteśmy w stanie zdefiniować, co to jest wydanie towaru, co jest usługa gastronomiczna. I tak możemy przejść przez prąd, tak możemy przejść przez te właśnie czynne żale. Y, ja mam składać czynny żal, że przede wszystkim muszę zapłacić wynagrodzenia pracownikom że muszę zapłacić VAT, muszę zapłacić składki zusowskie, no jeszcze ten PIT4, ja, ja czasami się mogę spóźnić. Automatycznie są naliczane odsetki, sprawa zamknięta. Po co te mandaty? Po co te wezwania do Urzędu Skarbowego i stresowanie przedsiębiorców? Myślę, że musimy powiedzieć dość. Mhm. Musimy powiedzieć dość, tylko nie powie czałderna dość. Nie powie Łukasz Smolarski dosyć. My musimy y, wszyscy powiedzieć, musi być dziewięciomilionowy głos. Stop. Tak. Siadamy, rozmawiamy. Ja się... Solidarność nowych czasów. Jest nam potrzebna solidarność nowych czasów. I dzisiaj jest o wiele łatwiej. Jest kwestia tylko, żebyśmy troszeczkę wykazali zaangażowania i chęci, bo jest o wiele łatwiej, bo tamta solidarność spiskowała w gastronomii, siedzieli gdzieś tam, prawda, ukryci w różnych piwniczkach i tam spiskowali, drukowali ulotki. My dzisiaj możemy przez social media, przez taki program jak Twój, mamy wielką misję do wykonania, wielką biznesową misję do wykonania, żeby zmienić przede wszystkim życie gospodarcze klasy średniej i obronić klasę średnią przed masowymi upadłościami. Zgadzam się zdecydowanie z tobą. E, właśnie trochę odpowiedziałaś, ja jeszcze wrócę do tego tematu, bo tu wiele osób pyta, jak to jest, że politycy nie mają żadnych konsekwencji za swoje działania, właśnie że widzisz, e, można obiecać, co się chce, ludzie to kupią, nie ma, zapominamy szybko, nie? I trochę. Ja nie, tutaj... jest awans, jeżeli ktoś coś spierniczy, bo nie będę nazwiskami rzucał, bo po co? Myślę, że wszyscy politycy się starają, bo też są ludźmi. Trochę wiedzy brakuje. Jak brakuje wiedzy, jak ja czegoś nie wiem, to ci odpowiem, że nie wiem. Ale ja myślę, że oni awansują do Parlamentu Europejskiego. To, to mamy wiele przykładów, mamy takich trzech króli, którzy tu byli oskarżani, prezydent ich głaskał po, po, po głowie i klepał po plecach, i teraz są wszyscy w Parlamencie Europejskim. No i to my głosujemy. No. Kandydaci na prezydenta są też yy, ta forowani przez polityków i oni tak, tak zbierają te 100 tysięcy podpisów. Jak to jest w ogóle możliwe? No Ja, ja bym chciał, yy, nie wiem, yy, taki przykład zobaczyć, żeby ten kandydat yy, sam zebrał 100 tysięcy podpisów. Do tego są jakieś struktury, chyba. Partia n n mówi: Nie widział, żeby zbierali. No właśnie, jakoś nie widać, tak? Także partia mówi: Słuchajcie. Teraz dlatego gościa, bo my go wyznaczyliśmy, czyli mamy taką szalikową gospodarkę. Zmienia się opcja polityczna, wszystkie szaliki wymieniamy. We wszystkich opcjach politycznych są inteligentni fajni ludzie, którzy, którym zależy, i są merytoryczni. Oni są, nie, oni, są, oni są po prostu systemowo zwalniani i zatrudniali następni koledzy nowego premiera. tak? No szukamy naszych, szukamy naszych. Tam ci są wszyscy źli. Nie ma wszystkich złych i nie ma wszystkich dobrych. Więc. Yy, no, właśnie, no, to jest bardzo trudny temat, że cały czas rządzi ideologia polityczna, nie ma gospodarki. Jakbyśmy porównali Polskę do Niemiec, Polskę do Francji, no, tam są samorządy gospodarcze, tam przedsiębiorcy trzymają się razem. My to naprawdę możemy zrobić, to, to nie jest nic trudnego, ale, no, ale no, trochę zaufania wzajemnego i tego nawyku współpracy. No dobra, a jeszcze powiedz mi, bo. Ja czytałem, że rekordowo mamy upadek firm polskich tak. firm i w Polsce, a z drugiej strony, wczoraj artykuł na jednym z takich większych mediów, że w Polsce rekordowo otwiera się dużo żabek przez Ukraińców i oni chcą mieć w Polsce biznes i to jest coraz modniejsze. I zastałem się czy rzeczywiście tak zauważa, że rośnie udział tych firm przez obcokrajowców w Polsce, a nas co wyganiają, no bo szok, nie? jest przyjeżdża. Ktoś... Jeżeli naród, nasz, nasz naród Myślę, że nie rozumie, co to jest suwerenność i o co mamy walczyć, jeżeli nie walczymy o naszą podmiotowość, czyli stajemy się jakimś przedmiotem różnych historii. Jeżeli ja rozumiem, że pomagaliśmy uchodźcom, byliśmy bardzo i pomagamy cały czas, ale, ale ja przepraszam, na pierwszym miejscu są moje dzieci, na pierwszym miejscu jest mój dom. I oczywiście mogę i powinienem pomagać ludziom, których spotkało wielkie nieszczęście. Już ochłonęliśmy po wojnie, już teraz nie wiadomo, co z tą wojną. Tak trochę, trochę nie wiadomo, co tam się naprawdę tak dzieje. Przeszliśmy tak do codzienności już. Tak, no i są takie duże working place. Ja w jednym często bywam i w garażach stoją przepiękne samochody. Polacy nie mają takich samochodów. Tamte są na blachach UA, mm -hmm. <laughs> czyli Ukraina. Na korytarzach tego working place z centrum Warszawy słychać bardzo, bardzo często. Nie zdarza mi się, że nie słyszałem języka ukraińskiego. Całe grupy siedzą. No, świetnie się zadomowili nasi no właśnie, nasi, nasi kto. Bo, bo ja nie wiem, czy my, bo był też taki pomysł, że damy głos, prawo do głosowania u, u, Ukraińcom. Ja, ja się zadaję sobie pytanie, no bo, bo to jest właśnie to. Liderzy partii myślę, że nie patrzą, co jest dobre, tylko patrzą, czyje słupki będą na wierzchu. I to jest chyba największy problem. Za każdą cenę, za każdy blef. Za każde 100 spraw zrobię wszystko, żeby moje procenty były na wierzchu. Gdybyśmy podzielili tych konkurentów politycznych, którzy dzisiaj są, tych dwóch, niech się jedni zajmą służbą zdrowia, a drudzy niech się zajmą edukacją, bo społeczeństwo musi być zdrowe, bo to jest nasza największa wartość, i społeczeństwo musi być wyedukowane, bo jak będzie wyedukowane, to będzie efektywniejsze w pracy i w budowie kraju. Bo jest jedna rzecz, której nie można kupić. Nie można kupić czasu. To jest taka wartość, której się nie da kupić. Zdrowie to już troszeczkę można kupić, bo już tam y, naukowcy nawet sztuczne trzuski w 3D drukują, które mają funkcje biologiczne. Także y, medycyna idzie bardzo do przodu, więc bogaci y, mają większą szansę przeżycia niż ci, którzy są w szpitalu i są znowu przedmiotem, są jakimś no, że... w szpitalu. Przeżyje, nie przeżyje. Jak nie przeżyje, ZUS przestanie płacić składki, bo ZUS nie jest też dziedziczny. Gdyby był dziedziczny, to byśmy walczyli o seniorów. Nie jest dziedziczny, no to jeden element odszedł, no to yy, mniejsze wydatki dla państwa. Nie wiem, bardzo przedmiotowo są ludzie traktowani w szpitalu. Yy, to jest przykład mojego ojca. Pozwolę sobie na trochę prywatę, ale Mój tato trafił do szpitala, 82 lata. Moja mama też 82 lata. I tato tam leżał, dostał zapalenia płuc. Lekarz mówi: No, już nie wstanie z łóżka, będzie karmiony przez rurkę, bo wpuścili sondę, oczywiście zacewnikowany. No i w ogóle proszę się przygotować na najgorsze, ale moja mama mówi, ale pani doktor, ja męża karmiam i tak dalej, i tak dalej, a lekarka mówi, no tak, ale pani jest młodsza, to pani ma szczęście, że pani może się opiekować mężem. Moja mama mówi, nie, no ja mam 82 lata jak, jak, jak mój mąż. Wyjechał ze szpitala, mój tato chodzi, mój tato jest samodzielnie, mój tato idzie do toalety, wszystko jest zrobione, dlaczego? Dowiedziałem się, bo, bo pojechałem troszeczkę z interwencją zapytać, dlaczego tak było. Bo nie mieliśmy czasu karmić pacjenta, nie ma czasu go prowadzić do toalety. Po prostu ma tu leżeć, no, no i się przeziębił dostał zapalenia płuc, na szczęście wyszedł. Mia, miał dużo szczęścia. Ja ci mogę dużo szczęścia miał. Miał dużo, bo mój tata miał podobnie, dostał udar, wszystko było dobrze i też nawet według mnie leków nie podawali. Leżał na, już trafił na geriatrię, powiedzieli sepsę, no i tam miesiąc temu niestety zmarł. Ale naprawdę był szok, że był, każdym dniem był coraz gorszy, mimo że się czuł lepiej. Jakby... Był w domu, nawet był taki plan, żeby zabrać, no ale wiesz, ufasz tym szpitalom, a jednak. A. Szok. Jak nieraz weszliśmy i leki gdzieś na podłodze leżały, gdzieś inne rzeczy, tam już rzeczywiście, jak jesteś starszy, to do odrzutu. Nie? To dobra, skończy się, to skończysz, przetrwasz, to przetrwasz. Mało kto chce. Nie, ma empatii. Nie, nie ma, ma empatii. nie ma empatii społecznej, nieważne w jakiej branży. Jeżeli ktoś pracuje w służbie zdrowia, musi mieć tą empatię. Jeżeli ja czekam dwie godziny pod drzwiami lekarza i chcę zamienić trzy słowa, a ktoś mówi, nie mam czasu i nawet nie powie dzień dobry, w czym mogę panu pomóc i może być, wie Pan co Pan zaczeka pół godziny, bo mam tu jeszcze obchód, to jest kultura, nam brak kultury, nam brak empatii, dlatego w Polsce żyjemy w kryzysie wielkich wartości, a yy, nie będę tu prawił kazań, ale prawda jest taka i to jest jedyna prawda, że jeżeli na, na naszym Naszym takim fundamentem jest właśnie życzliwość, jest miłość do drugiego człowieka, ale taka w normalnym wydaniu, że ktoś do mnie podchodzi, ja jestem lekarzem, a tu przychodzi, przyszedł jakiś cywil, pewnie zapytać chce o bliską osobę, to kosztuje 7 sekund rozmowy, a nie mówię nie mam czasu, i odwraca się do mnie plecami. Młody człowiek, ten lekarz może miałem 40 lat miał 35, jest to straszne. Jest to też mój taki apel: nic nie zbudujemy w Polsce, kiedy każdy będzie tylko pokazał swoje ego i będzie pokazywał, czego on to nie potrafi. Walen Rodów w Polsce nie potrzebujemy. My potrzebujemy społeczność świadomą, która poprzez jest. nawyk współpracy będzie mogła zrobić wszystko. I tego się najbardziej też boją politycy. Oni nie chcą integracji klasy średniej. Nie chcą tej integracji. Byłem u wielu liderów, rozmawiałem bardzo prywatnie. Mówili: "Wiesz co, Jacek, jak ty to zrobisz? Ja, mówię, ja tego nie zrobię. To zrobi społeczność, bo na tym polega DAO. DAO to jest No, że z... powiedz właśnie. Czy no właśnie, jest bo, właśnie bo tak rozmawiamy. Kurczę, normalnie koło, leci czas, a nie można go kupić. Czym jest DAO i inicjatywa? Przedsiębiorcza Polska, bo tak jest łatwiej i strona dao.org.pl. To jest Decentralized Autonomous Organization, to można w Wikipedii przeczytać po polsku, zdecentralizowana autonomiczna organizacja. Czy jesteśmy organizacją społeczno-gospodarczą, nie jesteśmy organizacją polityczną, robimy coś obok polityki. Dlatego, że autorytety różne, autorytety społeczne, autorytety Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań mówią nam tak: nie wchodźcie do polityki bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Będziecie tak samo krakać i utoniecie w tym bleblaniu ideologicznym. My budujemy społeczno-gospodarczy y, y, społeczno program ludzi, którzy, którym zależy na rozwoju naszego kraju. Mamy cztery priorytety w DAO, w naszej przedsiębiorczej Polsce. Myślę, że każdemu zależy na prostych podatkach. Jest krzywa lafera, mówi się mniejsze podatki, wszyscy płacą i nie mamy panie ministrze, nie mamy czasu na kombinowanie wtedy, bo po co? Będą mniejsze podatki, nie żyjmy procentami, a żyjmy realnymi wpływami, jakie są do skarbu państwa, bo trzeba myśleć o złotówkach, przecież my nie płacimy procentów, nie płacimy procentów, my płacimy nie. pieniądze sobie nawzajem w wymianie towaru, wynagrodzenia i tak Drugi priorytet to jest właśnie edukacja społeczna i dostęp do mediów publicznych. Musimy odczarować bardzo duży błąd ideologiczny, że to właśnie te korporacje utrzymują państwo. One utrzymują państwo w niecałych, myślę, 6% PKB, więcej nie będzie. To są te korpo firmy, niech one są, bo one doskonale szkolą, one wyznaczają pewne procesy, ale. Nigdzie korporacje nie zbudowały państwa żadnego na świecie. To właśnie mikro małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale to musi być dostęp do mediów publicznych. Muszą być takie debaty, czy takie rozmowy, jak my prowadzimy. Także jeszcze raz Ci dziękuję. Ja e, bo biznes, rozwikacja. misja musi mieć pewne misje, żeby ludzie staram posłuchali. Czas, staram, żeby to było... <grym> musi mieć taką misję i ją realizować. Trzeci temat, e, niezależność energetyczna. Myślę, że to, to, to spekulowanie prądem e, no, musimy nie tylko e, mediami za prąd, ale e, to ogłupianie społeczne, że wiatrakami i fotowoltaiką my <grymamy> obronimy planetę i będziemy tak żyć. No nie da się. Niestety to wydajność w Polsce tych, yy, yy, tych takich yy, alternatywnych źródeł energii to jest 20%, może 80% to stoi bezczynne, trzeba by 5 razy tyle więcej wiatraku i fotowoltaiki naprodukować. No to jest świetny interes, tak. No, marketing sąsiedzi nasi, ale zachodni mają dobry i my tak wierzymy, stawiamy te panele i dalej płacimy za rachunki. I, I mamy więcej, bo ktoś mamy... mówi, że robi fotowoltaikę więcej. <laughs> I mamy zwrot inwestycji po 45 latach, to w moim przypadku to już jest, nie interesuje mnie w ogóle i nie mam. No i, i ten czwarty priorytet. Przy całym szacunku do pana premiera i jego szerokiego grona współpracowników, pan premier nic nie wie o moich biznesach, no chyba że zleci raport, to mu przyniosą. Najwięcej o mnie wie mój samorząd lokalny, najwięcej mogę, i mogę być autorytetem i mogę być wysłuchany przez samorząd lokalny. Czy integrujemy, integrujemy gospodarkę z samorządami lokalnymi? Nie ma rozdawania pieniędzy politycznie. Rozdajemy pieniądze gospodarczo. Który samorząd najwięcej podatków przynosi, ten ma dostawać największe subwencje rządowe żeby samorządy zabiegały o przedsiębiorców, hmm. żebym ja otwierał firmę w jakimś województwie, bo tam po prostu jest aktywny ukrywałem. burmistrz, aktywny wójt, aktywny prezydent, robi dla przedsiębiorców jakieś ulgi i tak dalej. Tak więc... się mówi no stąd miasto milionerów, niech na przykład to będzie przykładnie, żeby się tam Proszę działo. bardzo, dokładnie, no. więc ja uważam, że koniec centralnego zarządzania, fajnie być I... królem Polski, ale niestety u króla i jego dworu nie ma kompetencji, nie ma niestety merytorycznej wiedzy, a skoro nie ma merytorycznej wiedzy i nie ma kompetencji, to może dajmy sobie spokój i dajmy wykazać się samorządom, bo samorządy lokalne to jest wielka siła, mamy od razu struktury w naszej przedsiębiorczej Polsce, bo tam są wszędzie biura, w gminie. My, my to możemy wszystko zorganizować i, i ja mówię, powiem tak, zorganizujemy to. Zorganizujemy to, ale to nie zależy ode mnie. To zależy od nas wszystkich. Mamy 9 milionów Polaków, którzy mogą niech 20% powie, że chce i że spróbujemy no to mamy milion osiemset tysięcy my na tysięcy pewno podlinkujemy ludzi. pod wywiadem niech się. bardzo proszę www.dao.org.pl na pewno będzie, to idziemy dalej jeszcze powiedz mi, co sądzisz w ogóle o tym że kończy się gotówka mówi się, że będzie CBDC, czyli cyfrowy pieniądz cały czas się słyszy, że Unia daje nam nowe limity gotówkowe niedługo no nic, nie kupisz starego używanego samochodu sam pewnie nieraz wiesz, bo ja widzę jak trzeba z bankomatu podjąć gotówkę to jest dramat. Trzeba <laughs> wracać właśnie... po 1000 złotych, tak. to nie można jednorazowo. Twoich pieniędzy, I ktoś no, powiedział, nie. że twoje pieniądze, jak dajesz do banku, przestają być twoje trochę, nie są banki. Ja powiem tak, to jest tak troszeczkę jak teraz te kapsle przypięte do butelki, można sobie podrapać czoło Masakra. albo ten, to co to, to samo z tą bezgotówką. Kretynizm, totalny kretynizm. Oczywiście znowu glo globalny marketing uprawia coś. Po co? No bo dzisiaj w zasadzie nie zależy pewnej wąskiej grupie ludzi, i to nie są jakieś teorie spiskowe, żeby w ogóle narody miały swoją suwerenność, więc suwerenność likwiduje się poprzez nie ma gotówki, to możemy nagle zroba, zrobić już w komputerze z dnia na dzień globalną walutę, no, że nie będzie dolara, euro i tak dalej, może być tylko jedna waluta. Można dyscyplinować społeczeństwo. Oj, Cauderna niepochlebnie się wypowiada na jakieś tematy, to możemy mu przytniemy troszeczkę. Dlaczego nie? No przecież jak jest cyfrowa waluta, to możemy zrobić wszystko. Możemy zmienić kursy tej waluty, że ja nagle będę niewypłacalny, bo spadł kurs. Więc wszystko kliknięciem komputera możemy zrobić. Kretynizm. Żeby się przed tym obronić, no to musimy działać razem. Narody... Wszystkie narody w swoich krajach powinny się integrować i łączyć. Myślę, że o wiele lepiej zorganizowana jest Europa Zachodnia, jest o wiele bardziej dojrzała. My to takie trochę barany jesteśmy, ale mówię też o sobie, no bo ja bardzo proszę i wnioskuję, kliknijcie na DAO, tam nie ma żadnych składek, bo ktoś myśli, aha, dziś się łączymy, pewnie będzie trzeba płacić jakieś składki. Nie, my chcemy głosować. My chcemy głosować. Narzędziem i pokazać rządzącym, i mam takie marzenie, żeby kiedyś w Sejmie był taki ekran, i jak będą coś mówić, co chcą wprowadzić, to jak klikną enter, to społeczeństwo będzie mogło w godzinę, w 60 minut zagłosować, czy się zgadza, czy nie. Czyli co się dzieje? Wraca nam artykuł 4 Konstytucji, że władza należy do narodu. My mamy prawo się wypowiedzieć, a naród. No to są przedsiębiorcy, bo aktywni zawodowo ludzie to są przedsiębiorcy. Niektórzy powiedzą, ale ja pracuję w korporacji, ale, a żona nie ma działalności gospodarczej? A druga sprawa, a, a nie masz może jakiejś działalności gospodarczej, bo robisz jakieś doradztwo po pracy w korpo? Niektórzy mają, a czasami nie podpisujesz jakiejś umowy, zlecenie. Wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami. Lekarze też są przedsiębiorcami, mają budżety domowe, mają prywatne kliniki, nauczyciele są przedsiębiorcami, bo wszyscy mamy budżet domowy, zarządzamy budżetem domowym. Więc y, integracja ważnych spraw dla mojej rodziny, dla moich dzieci, y, dla tych, którzy prowadzą jakąś prywatną działalność, y, y, powinna mieć wpływ na ważne sprawy właśnie dla moich dzieci, dla moich przyjaciół, dla moich sąsiadów. Potrzeba zaangażowania społecznego. Jeżeli go nie będzie, bardzo dużo wszyscy stracimy. I każdy z nas przed lustrem stojąc powie: tak, to była moja wina. Bo ja myślałem, że ktoś zrobi, ale nie można tak myśleć, bo, bo wszyscy stracimy. Tak, to jest prawda. Ja się 100 zgadzam. Jeszcze chciałem trochę jeszcze poruszyć tą gastronomię, twoją działkę i jak to jest. Czy dzisiaj warto otwierać w ogóle bar, restaurację? Jakbyś doradził komuś, co ktoś stoi przed e, wyborem, nie wiem, mamy słynny przypadek, choćby Filipa Hezera, może że otwierał kebaby. Niedaleko jest tutaj nawet Buda. E, no i ciekaw jestem, co, jak to dzisiaj wygląda. Oczywiście, że warto otwierać biznes gastronomiczny, warto otwierać każdy biznes pod jednym warunkiem, że mamy wiedzę, że potrafimy liczyć, że znam pewne KPI-z e. angielskiego KPI to jest key Performance Indicator, czyli taki kluczowy wskaźnik rozwoju Twojego biznesu, czy, czy w ogóle no, no, performance rozwoju Twojego biznesu, tak, na język polski. Czyli jeżeli ja wiem, jakie są zależności, czy jaki jest koszt własny. Surowców do obrotu, jaki jest koszt wynagrodzeń do obrotu, czynszu, chemii, czyli, tych, jeżeli znam te zależności, w branży gastronomicznej, takie same zależności są w każdej branży MŚP. Ja takie programy prowadzę na temat ten gastronomiczny napisałem książkę w pandemii, bo miałem czas, wszystko mi zamknęli, więc napisałem książkę, otworzyłem lokal, gdzie tam w, w rozdziale chyba trzecim nie zobaczysz miliona bez jednego grosza, wszystko opisuje. Dlaczego? Bo, bo myślę, że trzeba mieć wiedzę i, i, i proszę nie próbować. Jeżeli ktoś ci mówi, spróbowałem albo spróbujemy, już się boję takich prób, bo, bo próbować to się może na pierwszej randce. Jak ktoś mówi, e, udało mi się, no to nic się nie udaje. Może się udać, nie wiem, szóstka w lotto, ale to jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Możemy coś zrobić albo nie zrobić. Więc, jeżeli robimy gastronomię, to podchodźmy do tego, czego nam brakuje, niestety. Pod, po, podejście do tego z planem marketingowym. My czasami biegamy otwierając lokal. Normalnie tam remonty, wszyscy są generalnie podjarani, jak ja to mówię, no bo piękne wnętrza robimy, ładujemy te marmury, kupujemy drogie meble. Pytam się, a co z marketingiem? Jaki marketing? Mam remont, ale rób, już, już, rób, rób teraz marketing, jak, jak budujesz swój lokal. Myślmy, jak to się mówi, wizją końca. Jak twój lokal wygląda, ale pokaż swoje story, pokaż swoją historię, jak budujesz lokal. Tego nie robimy, bo nie ma czasu, bo nie ma czasu, bo nie ma czasu. A jak nie ma czasu, to są duże wydatki, bo, bo jak się coś robi bez, bez planu, to drożej kosztuje. To tak jakbyśmy jeździli bez mapy. Bo mi się skończyła bateria w telefonie, kiedyś mieliśmy Atlas mhm. i jedziemy, że chcemy gdzieś dotrzeć i jeździmy naokoło, naokoło, no to więcej czasu zmarnowaliśmy, paliwa, a czas to pieniądz. Więc y, 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 trzeba planować. Gastronomię można otwierać. Gastronomia jest bardzo dobrym biznesem. W tych czasach obecnych y, trzeba naprawdę umiejętnie liczyć gastronomię, mhm. więc, y, może taka moja kryptoreklama. Ale naprawdę y, proszę zajrzeć do rozdziału trzeciego. Nagrałem audiobooka chyba dwa tygodnie temu, i teraz się tam gdzieś podobno ten audiobook sprzedaje. Bo prosili, żeby nagrać, y, że jak jadą samochodem, to będą <grym> słuchać. Bo nie lubimy czytać książek. To też jest, y, myślę, jakieś wyzwanie dla nas wszystkich, żebyśmy jednak czytali książki. Natomiast można audiobooka posłuchać, jak prowadzić gastronomię, żeby uniknąć błędów. Są łzy, jest rozczarowanie, ktoś mówił mi kiedyś... Jak ty prowadzisz biznes? Co się stało Jacek? Jesteś z wykształcenia prawnikiem, psychologiem i prowadzisz gastronomię? Ja mówię, ale świetnie na gastronomii zarabiam. I, i, i w Heinekenie w Żywcu zajmowałem się gastronomią i w Nestle zajmowałem się gastronomią i teraz u siebie zajmuję się gastronomią. Więc jestem ekspertem, bo od 93 roku jestem nieprzerwanie w tym biznesie yy, i to jest piękny biznes, mhm. ale trzeba wiedzieć jak. Mhm. Jak się chce rządzić krajem. To nie można rządzić, bo rządzi król. Trzeba zarządzać krajem, ale żeby zarządzać krajem, to trzeba mieć umiejętności, trzeba mieć wiedzę merytoryczną. Nie można biec na oślep i nie można mówić, robimy teraz taki podatek, bo nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji, ile firm może upaść, co się może zdarzyć. Nie wymyślamy marketingowych tarcz, niech sobie te wszystkie tarcze schowają w tyłek. Przepraszam, bo, bo naprawdę jakie tarcze? To, 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 to jest tani marketing. Trzeba zrobić politykę cenową energii, transparentną i niech ci operatorzy tą politykę cenową stosują. A nie jakieś, pan złożył oświadczenie, pan negocjował kontrakt. Tu się pan spóźnił, to nie tu ma. Tu się pan spóźnił, oj, pan się spóźnił, to pan już nie ma. To już nie ma. Przecież to, to, to ja mam... my mamy prowadzić biznes. My nie możemy... Ja nie mogę mieć doradcy, który będzie mi wszystkiego pilnował, bo nie tak. stać mnie na takiego doradcę. Tak, wiele osób. Dobra, Jacku, to kończąc. Czy jeszcze jest coś, co ty byś chciał przekazać naszym widzom? Moi drodzy, ja, ja bym chciał przekazać bardzo ważną wiadomość. Program Przedsiębiorcza Polska. To jest program integracji cyfrowej wszystkich polskich firm i ro rolników. Rolnicy indywidualni też zadeklarowali poprzez Solidarność Rolników Indywidualnych, że dołączają do programu Przedsiębiorcza Polska, bo wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami. I yy, no, tak, proszę Was, ale też wnioskuję, bo, bo nie ma się o co prosić. Jeżeli macie czas przy kawie i klikniecie, że dołączycie do programu Przedsiębiorczej Polski. To będą same zyski, nie będzie żadnych strat. Będziecie mieć realny wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. Chcesz mieć realny wpływ? No to klikniesz dodało i za chwilę dostaniesz informację, co będziemy głosować. Nie chcesz mieć realnego wpływu, chcesz dostawać nowe obciążenia i zastanawiać się, czy zamykasz firmę, czy zawieszasz działalność, czy wyjeżdżasz z kraju. To też jest Twoja decyzja. Bardzo Ci Łukasz dziękuję. Ja Ci też Jacku dziękuję za merytoryczną rozmowę. Bardzo gratuluję pomysłu. Trzymamy kciuki. Będziemy wspierać już od samego Dzięki. początku. No i zmieniajmy tą Polskę. Niech ta Polska będzie przedsiębiorczą polską. Pokażmy nasze biznesy. Jak możemy lepiej żyć. Musimy te zmiany dokonać, bo tak. Polakom się żyje po prostu coraz trudniej. I tu już tak. nie ma o czym mówić. Trzeba działać. Więc bardzo Ci dziękuję. No i dalszych sukcesów Jacku. Bardzo dziękuję Łukasz. Dzięki. Dzięki. dobrego. Dzięki.